zapraszam dzisiaj na, wiem, że długo wyczekiwany makijaż dla zielonych oczu. Myślę, że ogólnie w tych soczewkach wyglądam najmniej dziwnie. Jakie są Wasze opinie? Tak mi się wydaje po prostu, że w niebieskich i w tych piwnych wyglądałam jakoś tak trochę jak obcy, a te chyba bardziej się po prostu zgrywają z moim naturalnym kolorem oczu i to nie jest aż tak rażące. Tak czy siak, tak właśnie prezentuje się dzisiejszy makijaż. Nie chciałam mieć w oczywisty fiolet wszędzie na powiece, w załamaniu i na dolnej powiece, żeby nie skazywać zielonookich na wieczne chodzenie w fiolecie. Jest trochę fioletu, ale jest on bardzo delikatny i taki subtelny, więc nie jest aż tak mocno rzucający się w oczy, ale właśnie sprawia, że jednak ta tęczówka zostaje wydobyta. Ale oprócz fioletu mamy tutaj taki właśnie rudy kolor, bo chciałabym Wam wszystkim przypomnieć, że i ciepłe kolory typu właśnie taki kolor kakao, rudy odcienie, złoto, pięknie również wydobywają nie tylko niebieską tęczówkę, ale również i zieloną. Także nie musicie się czuć dyskryminowane, jeżeli makijaż jest dla oczu niebieskich. W dzisiejszym makijażu użyłam dwóch produktów z firmy, które ogólnie budzi duże zamieszanie w tym momencie. Jest to Makeup Revolution. Może mi się zabłyszczy. O, widzicie teraz Makeup Revolution. Jest to paleta Ultra Eyeshadow. Jest to Flawless Palette. Nie wiem, czy tak się nazywa ta paleta. Taka chyba długa nazwa. Oraz palety róży. Jest to paleta Hot Spice. I wiem, że byłyście ciekawe, jak te produkty prezentują się w akcji. Także właśnie dzisiaj macie okazję to zobaczyć. Już nie przedłużając, jeżeli chcecie wiedzieć, jak wykonać makijaż, który mam na sobie, to zapraszam Was do oglądania dalej. Nałożyłam już na całą powiekę od linii rzęs aż do brwi moją bazę, czyli po prostu korektor, i przypudrowałam bardzo delikatnie tutaj tylko przy samej brwi ten korektor. Natomiast na resztę powieki będziemy używać zaraz cieni z paletki Makeup Revolution. Ta paletka ma w środku taką folię jak Sleek, to mam w zwyczaju taką nakładkę z nazwami cieni. Także ja Wam po prostu w opisie podam te wszystkie nazwy cieni w kolejności, w jakiej będę je nakładać, żeby Wam było łatwiej dla, tak po prostu dla odniesienia, jakich cieni użyłam. Ale oczywiście będę Wam te cienie również pokazywać i na pierwszy rzut pójdą cienie jakby neutralne, ta paletka, ta lewa część palety, lewa? Dobrze mówię, lewa. I najpierw zmieszam ze sobą dwa kolory, będzie taki żółty oraz ten beżowy i to są kolory o takim, powiedzmy, matowo-satynowym wykończeniu, naprawdę bardzo ładnie tutaj widzicie na łuku brwiowym. Nie jest to coś strasznie błyszczącego się, nie jest to taki strasznie wyraźny, aż taki niezbyt naturalny mat. Naprawdę fajne jest to wykończenie. I właśnie mieszając te dwa cienie uzyskam taki kolor właściwie bardzo zbliżony do mojego naturalnego koloru skóry i nałożę je tutaj powyżej załamania. Za chwilę będziemy używać takiego dość ciemnego brązu, dlatego musimy mieć nad nim kompletną kontrolę. I on musi się znaleźć tylko tam, gdzie go nałożymy. A żeby nie zrobić sobie plam, które później będą bardzo ciężkie do roztarcia, to właśnie musimy tutaj sobie zrobić taką podkładkę, powiedzmy. I właśnie na tego matowimy i nakładamy po prostu cienie w to miejsce. Nie schodzę poniżej załamania powieki, ponieważ poniżej będziemy nakładać inny cień, będziemy nakładać fiolet. W załamanie będziemy natomiast nakładać ciemny. Teraz przechodzimy do brązów i najpierw będę mieszać te dwa kolory ze sobą, a później jak już uzyskamy taki, powiedzmy, wstępny zarys załamania powieki, to będę ten cień pogłębiać jeszcze tym najciemniejszym brązem do uzyskania takiego ładnego, stopniowego i bardzo miękkiego efektu, a później dopiero zajmiemy się nakładaniem fioletu. Jeżeli nie macie wprawy w zaznaczaniu załamania powieki, to najlepiej robić to na rozluźnionym oku, patrząc w dół. Wtedy od razu widzicie, w którym miejscu się tutaj kończy ten oczodół, właściwie w którym miejscu jest ten oczodół. I tym bardziej ten trik się przydaje, kiedy macie takie, nie macie tak mocno zarysowanych powiek jak ja, kiedy na przykład macie takie bardziej puchate to miejsce i przy otwartym oku widzicie tylko tutaj tą kreskę, ale jak zamknięcie, to nie ma tego wyraźnego zagłębienia. Wtedy właśnie najwygodniej jest, patrząc w dół, właśnie zaznaczyć to załamanie, bo wtedy wszystko wyraźnie widać. I używając takiego puchatego pędzla od razu uskuję właśnie taką bardzo miękką aplikację, że nie widzimy tutaj żadnych krawędzi nigdzie i właściwie nawet specjalnie też nie muszę tym pędzlem pracować, bo jego kształt i długość włosa od razu zapewnia mi całą robotę. I przechodzimy do aplikacji tego najciemniejszego brązu. Tutaj koncentrację koloru chcemy największą uzyskać w zewnętrznym kąciku, tego od razu przykładam pędzel do zewnętrznego kącika i ruszając pędzlem nakładam go im coraz bliżej do wewnętrznej części oka. Tu już nie chcemy, żeby to załamanie było jednakowo zaznaczone na całej długości, tylko ciemniejszy kolor ma być właśnie w zewnętrznej części.
Oczywiście pamiętając jak zawsze o tym, żeby tego ciemnego koloru nie wyciągać za daleko, tylko żeby to było przedłużenie jakby dolnej powieki, a najlepiej gdyby się łączyło z zewnętrzną końcówką brwi. No chyba, że macie brwi szczególnie krótkie, to wtedy lepiej się po prostu kierować tym przedłużeniem dolnej powieki. Dobrze jest też zawsze wrócić z kolorem, jaki nakładamy na łuk brwiowy. Przeważnie w moim przypadku jest to kolor matowy, żeby tutaj jeszcze bardziej wyczyścić jakby i jeszcze bardziej dać taki miękki efekt temu cieniowaniu i przykryć jakby ten sam cień w załamaniu jeszcze raz tym beżem. Wtedy uzyskujecie naprawdę takie kompletne blendowanie, które wygląda tak naturalnie, tak bardzo jakbyście się w ogóle nie starali po prostu, jakby to Wam wyszło tak od urodzenia. Na pewno zauważyliście, że tutaj korektor zabrał mi się w załamaniu powieki, ale to nic nadzwyczajnego, ponieważ po prostu kremowy produkt, który nie jest w żaden sposób ugruntowany, po prostu przy ruchu oka, przy pracującej skórze zbierze się w załamanie, to jest normalne. Ważne jest, żeby tą taką kreskę właśnie z załamania zebrać, żeby ją jeszcze raz przejechać palcem, żeby nie było, kiedy nakładacie cienie, bo jeżeli utrwalicie tą właśnie grudkę korektora, czy też bazę pod cienie, to to już tak zostanie i cień po prostu nie zaznaczał to, że w tym miejscu było za dużo bazy. Dlatego przed samą aplikacją docelowego koloru warto jeszcze raz tak delikatnie przejechać po powiece. Na krótką chwilę opuszczamy paletkę Make Up Revolution, przechodzimy do palety The Balm Balm Voyage i przechodzimy do tego cienia właśnie pięknego fioletu i jest to cień A2, o ile umiem czytać w odwrocie, tak, jest to A2. Nie musicie oczywiście korzystać koniecznie z tej paletki, taki cień, nie wiem, w swoim asortymencie również Inglot i jest to po prostu fiolet, który się tak mieni na fioletowo, niebiesko, ogólnie na inne odcienie fioletu. Chodzi o to, żeby ten cień po prostu był dość delikatny, nie musi być to taki sam fiolet, ja po prostu tej palety chcę użyć dzisiaj, ale nie jest to jakiś tam wymóg, zresztą jak każdy inny cień, którego używam w każdym tutorialu. Chodzi tutaj o to, żeby właśnie ten fiolet był taki niezbyt nachalny, żeby był delikatny i fajnie gdyby był właśnie perłowy, bo wtedy będzie ładnie odbijał światło i będzie fajnie kontrastował z tym matowo-satynowym wykończeniem powyżej załamania powieki. I ten cień z The Balm będziemy teraz wprasowywać jakby w powiekę ruchomą i będziemy ten cień aplikować mniej więcej do 2/3 długości powieki, oczywiście zaczynając od zewnętrznego kącika. I wracamy do palety Make Up Revolution i teraz będziemy używać takiego pięknego złotka. Jest to kolor perłowy, jest to bardzo mocno perłowy kolor, to już jest takie prawie wykończenie, jakie w asortymencie ma firma Sleek. I tym kolorem będziemy tutaj rozświetlać wewnętrzny kącik i oczywiście będziemy ten kolor zacierać razem z fioletem, żeby tutaj nie było żadnych wyraźnych granic między tymi cieniami. Cień aplikuję również takim miękkim pędzlem, przeznaczonym właściwie bardziej do blendowania niż do aplikowania koloru, ale chodzi nam o właśnie taką miękką, mało powiedzmy nasyconą aplikację. I przy okazji rozcieram właśnie granice. I na razie mam taki dość delikatny, naturalny makijaż. I gdybyście skończyły malować oko na tym etapie i wytuszowały po prostu rzęsy, to otrzymacie taki fajny makijaż dzienny, który również podkreśli fajnie zieloną tęczówkę, ale nie tylko. A jeżeli chcecie ten kolor podbić jeszcze bardziej i otrzymać taką niesamowitą intensywność koloru, to zaraz przejdziemy do aplikacji kolejnych cieni i pigmentu. Zaznaczanie dolnej powieki zaczęłam oczywiście od nałożenia bazy na powiekę mającą do połowy, ponieważ tutaj dalej będziemy używać specjalnego kleju do pigmentów, ale w tym miejscu będziemy kładać cień, a cień, którego będę używać, to jest taki ciemny brąz, którego również używaliśmy w załamaniu powieki i nim po prostu zaznaczę powiekę mniej więcej do połowy długości i połączę ją również z zewnętrznym kącikiem górnej powieki. Jeśli przy aplikacji cień nie będziecie właśnie używać takich bardzo posuwistych, miękkich i niewymuszonych ruchów, to od razu zapewnicie sobie miękką aplikację cieni i nie będziecie się musieli martwić o to, że cienie są nierozstarte w jakiś sposób albo w jakimś miejscu, ponieważ już przy aplikacji one będą takie właśnie przydymione i minimalnego nakładu pracy będą wymagały od Was bardzo mocno roztarte makijaże. A na wewnętrzny kącik tutaj dolnej powiecy będziemy używać takiego szczerze rudego pigmentu. Jest to cień, właściwie pigment właśnie z Make Up Geek o nazwie Vegas Lights. On ma taką specyficzną konsystencję, bo on, nie chcę Wam pokazywać go w opakowaniu, bo ten słoiczek nie ma żadnego sitka, jak go przechylę, to na pewno go wywalę. Więc to są fajne produkty, ale opakowanie jak na pigment to nie jest udane.
Niemniej pigment wygląda, jak widzicie, przecudownie. Będę go przyklejać na taki specjalny klej do pigmentów i do brokatów. I jest to Beauty Genius z firmy Anastasia Beverly Hills. Ale możecie po prostu te dwa produkty zastąpić jakimkolwiek innym rudym pigmentem, czy też po prostu perłowym cieniem o takim rudym odcieniu i przykleić go, przykleić w cudzysłowie oczywiście, na zwykły korektor, czy też bazę pod cienie i też będzie to ładnie wyglądało. Także ja nałożę tę bazę i zaraz przejdziemy do aplikacji pigmentu. On mi się na pewno trochę osypie, bo to jest taki właśnie pigment, który ma konsystencję jakby brokatu. On jest bardzo taki specyficzny. I nakładam go troszeczkę dalej niż chcę, żeby on finalnie był, ponieważ za chwilę będziemy te krawędzie przykrywać jeszcze cieniem, dlatego też we wewnętrznym kąciku samym on jest tak troszeczkę dalej nałożony. A jak pigment już zastygł na bazie, to używając tego samego złotego cienia, którego używaliśmy we wewnętrznym kąciku na górnej powiece, bardzo delikatnie, nawet tym samym pędzlem, którym nakładałam ten pigment, tylko właśnie wytarłam go troszeczkę, będziemy lekko zacierać te granice. I przy okazji on też trochę zmieni kolor tutaj we wewnętrznym kąciku. Będzie ładnie się jakby zgrywał pozostałą częścią makijażu. To nie będzie tak prosto, że nagle mamy BAM i mamy ten pigment na dolnej powiece i nie wiadomo skąd on jest, właściwie jakby się przypadkiem znalazł, dlatego teraz będzie tworzył po prostu spójną całość. Zostało już tylko narysowanie miękkiej kreski na górnej powiece. Wzdłuż linii rzęs narysuję ją za pomocą odwrotnie eyelinera żelowego Zoewy w kolorze czarnym, a następnie tą rozetrę czarnym cieniem z paletki Make Up Revolution i powstanie nam taki właśnie miękki, seksowny, przydymiony efekt. Kreska nie musi być jakaś super precyzyjna, bo zaraz będziemy ją właśnie lekko rozcierać przez nakładanie cienia na granicy tej kreski, żeby ona nie była po prostu taka ostra. No i taka kreska utrwalona, czy też roztarta cieniem, jest ogólnie trwalsza. Także jest to kolejny sekret do trwałego makijażu, który trzyma się cały dzień lub całą noc. Jak używamy coś takiego, to na linię wodną nałożę teraz taką kredkę automatyczną. Jest to kredka wodoodporna. Jest to firma Anastasia Beverly Hills i jest to kolor Azure, chyba Azure. Nie wiem, jak to wymówić, szczerze powiedziawszy. Taka granatowo-fioletowa. Nie wiadomo, który kolor właściwie dominuje w tym odcieniu, ale na pewno nie jest to czarny odcień. Chociaż gdybyście chciały czarny, to też czarny można tutaj nałożyć. I nałożę go właśnie na linię wodną i oczywiście wytuszuję rzęsy i przykleję sztuczne. A sztuczne rzęsy, które będę przyklejać, to są rzęsy, o których już Wam kiedyś mówiłam i są to rzęsy Allure 117, ta wersji Prelude, i pojawiły się one w Urodomanii, czego się bardzo cieszę, bo jak widzicie, są to bardzo naturalne rzęsy. Naprawdę komfortowo się je nosi, bo tak jak powiedziałam już wcześniej, one, tak mi się wydaje, zamiast takiej żyłki, jak mają Demi Wispies, mają taki jakby sznureczek, który jakby bardziej się dostosowuje do kształtu oka. Także zrobię te czynności i zaraz do Was wrócę i zajmiemy się makijażem twarzy. Twarz wykonturuję bronzerem Bahama Mama. Róż i rozświetlacz, którego użyję, pochodzą z paletki również Make Up Revolution. Jest to paletka róży i jest to paletka Hot Spice, czyli ta, powiedzmy, z bardziej zgaszonymi kolorami. I użyję, myślę, tego różu, tego albo tego, a może zmieszam oba. Chodzi mi po prostu o taki róż, który nie będzie się za bardzo rzucał w oczy i też zaaplikuję ten rozświetlacz tutaj taki perłowy, bardzo delikatnie na powyżej kości policzkowych, tak na szczyty kości policzkowych. Te róże mają naprawdę super pigmentację i cudowną konsystencję, ale mają taki specyficzny zapach. Jeśli ktoś jest wyczulony na tym punkcie, to no, może być to dla niego problem. A ten rozświetlacz wygląda tak samo jak ten rozświetlacz wypiekany z Make Up Revolution, z tej serii rozświetlaczy właściwie. Taki fajnie dodaje blask, który się... jakby to powiedzieć, mieni na różowo, fioletowo. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi.
Na ustach na razie miałam tylko balsam nawilżający taki z Clarence'a. On jest taki naprawdę głębiej odżywiający. Bardzo mi się podoba takie spierzchnięte usta, które wymagają specjalnej opieki. To właśnie go mam, bardzo polecam. Już chyba kiedyś o nim mówiłam. A dzisiaj na usta, żeby dopełnić makijaż, użyję tego z Manhattanu matowego, matowej pomadki do ust. Zobaczymy, jak to będzie zaraz wyglądać. Nie wiem, czy to będzie fajnie wyglądać, czy nie. Na to się przekonamy. I tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że się Wam podoba, że spełni Wasze oczekiwania i że go użyjecie w przyszłości. Jeżeli chodzi o produkty, które użyłam w tutorialu, to jak zawsze pełna lista wraz z pędzlami, które użyłam oraz linkami do wszystkich produktów znajdziecie w opisie na dole na YouTubie w dziale informacje. Jeżeli się Wam ten filmik spodobał i ogólnie lubicie takie filmy, w których specjalnie dla Was zakładam soczewki kolorowe, to proszę dajcie temu filmowi kciuka do góry. Zachęcam oczywiście do subskrybowania kanału, wtedy będziecie na bieżąco z moimi filmami i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję za uwagę. Pa!